Wiedząc, że sinus kąta alfa wynosi 1 trzecia, oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych. Czyli mamy do policzenia wartość cosinus alfa, wartość tangensa alfa oraz kotangensa alfa. Zaczniemy od obliczenia kosinusa. Wykorzystamy do tego jedynkę trygonometryczną, czyli wzór sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Z tego wzoru znamy sinus alfa, więc podstawmy do naszego równania pod sinus alfa 1 trzecią. Czyli mamy 1 trzecia, ponieważ sinus był podniesiony do potęgi drugiej, więc 1 trzecią również podnosimy do potęgi drugiej, plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Podnosimy do potęgi drugiej zarówno licznik, jak i mianownik. 1 do kwadratu to jest 1, 3 do kwadratu to jest 9, plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Teraz naszą jedyną niewiadomą jest kosinus alfa. Przenieśmy więc 1 dziewiątą na prawą stronę równania. Dostaniemy kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 1 dziewiąta. Stąd dostaniemy. Wspólnym mianownikiem jest dziewiątka, czyli jedynkę możemy zapisać jako 9 dziewiątych. Odejmujemy 1 dziewiątą. Czyli kosinus kwadrat alfa, wspólny mianownik przepisujemy, a liczniki odejmujemy, czyli 9 odjąć 1 daje nam 8. Ponieważ chcemy policzyć kosinus alfa, a mamy kosinus kwadrat alfa, musimy obustronnie spierwiastkować nasze równanie. Czyli po lewej stronie dostaniemy kosinus alfa, to jest pierwiastek z ósemki, przez pierwiastek z 9, czyli pierwiastek z 9 to jest 3. Możemy jeszcze ósemkę rozpisać na iloczyn dwóch liczb, z których przynajmniej z jednej wyciągniemy pierwiastek, czyli zapiszemy to jako 4 razy 2. Co nam daje? Wyciągniemy pierwiastek z czwórki, czyli mamy 2. Z dwójki nie można wyciągnąć pierwiastka, więc zostaje pod pierwiastkiem przez 3. Dostaliśmy kosinus alfa. Należy pamiętać jeszcze, że pierwiastkując obustronnie dostajemy dwa wyniki. Jeden dodatni, drugi ujemny. Ale ponieważ alfa jest kątem ostrym, czyli należy do przedziału od 0 do 90 stopni, a w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, możemy zostawić tylko i wyłącznie ten wynik dodatni. Teraz, kiedy już znamy wartość sinusa alfa i kosinusa alfa, możemy obliczyć tangens alfa ze wzoru. Tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Podstawiamy. Za sinus alfa wstawiamy 1 trzecią. Za kosinus alfa 2 pierwiastki z 2 przez 3. Dzielenie możemy zastąpić mnożeniem przez odwrotność, czyli licznik przepisujemy i mnożymy przez odwrotność mianownika, czyli w liczniku teraz dostaniemy 3, w mianowniku będą 2 pierwiastki z 2. Trójki nam się skracają, dostajemy 1 przez 2 pierwiastki z 2. Usuńmy jeszcze niewymierność z mianownika, czyli zarówno licznik, jak i mianownik mnożymy przez pierwiastek z 2. Dostaniemy 1 razy pierwiastek z 2, to jest pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 daje 2 i jeszcze razy 2 dostajemy 4. Został nam jeszcze do policzenia kotangens alfa. Wykorzystamy do tego wzór na kotangensa. Wiemy, że kotangens jest odwrotnością do tangensa. Więc podstawiamy, mamy 1 przez pierwiastek z 2 przez 4. Znowu dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy 1 razy 4 przez pierwiastek z 2.
Dostajemy oczywiście 4 przez pierwiastek z 2. Usuwamy niewymierność z mianownika, czyli zarówno licznik, jak i mianownik mnożymy przez pierwiastek z 2. I dostajemy 4 pierwiastki z 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 daje nam 2. Możemy skrócić czwórkę z dwójką. Dostaniemy 2 pierwiastki z 2.